To ja czekaj, czekaj, synchronizujmy się. Popatrz na mnie i. O. Raz, dwa, trzy. O. Dobra. Nie możemy się zsynchronizować, nie podoba mi się to. Oj. Cześć, tu Madzia, ze mną jest Purpus i Vertes. Dobry. Siemanko, jestem Vertes, ze mną jest Madzia, cześć. Dobry, chłopaki mają jakiś problem z synchronizacją, my jesteśmy w Grandet i dzisiaj Purpus... Tak, nam będzie dzisiaj przewodził. Tobie, Bartek, tak zostało już, tak? To, ja... jaki ty masz ładny plecak, pokaż. Purpus, ty masz taki sam? Pokaż się. A nie, inne kolorki macie. W jakim kolorku ja mam? A ty masz niebieski. O, jeden ma ale z różowym. Żółty. Słuchajcie, jest jedna umiejętność, której nauczyłem się za późno. Aha. A mianowicie prawym przyciskiem, mając jakąkolwiek broń, się blokuje. Tylko, że ten blok to nie jest takie, że się trzyma go. Każdy atak parować? Tak, w momencie... Tak, Valheimie chyba. Tak, możesz mnie zranić. Tak, jak w Valheimie, tak, dokładnie. Przytrzymujesz dokładnie w trakcie ataku i najgorsze jest to, że wiesz, każdy tutaj mobek ma jakiś swój pattern ataku i trzeba się go niestety nauczyć, chociaż mniej więcej. A to my nie możemy tutaj tak pokojowo żyć i nie atakować? No właśnie to, wiesz, przed nagraniem ty pytałaś trzeci raz, kiedy zabijemy Biedronki, więc... Nie, ja się pytałam, kiedy będzie pancerz z Biedronków. To jest różnica. A no może dobrze. Któraś umrze sama i zostawi? Nope. Dobra, słuchajcie, no faktem jest, trzeba byłoby zdobyć jakieś pożywienie. O, właśnie na przykład tutaj mamy pożywienie. Co ty tam robisz? Padłem! Także bardzo prosiłbym, abyście mszyce zdobywali i rejkowce. Mszyca jest taka... Idź z mszycami, mam coś lepszego. Co masz lepszego? O, roll, science. O, tam jest mrówka, może być? I Biedronkę. Nie, mam Biedronkę. Nie, bez żarcia, nie. I tam jest mrowisko zaraz. Nie podchodziłbym tam na razie. A, dobrze. Spokojnie. Najpierw musimy trochę popolować, żeby sobie trochę coś upiec. Purpose, ja i tak dalej czekam na ten leksykon robaczków, żeby wiedzieć, jak wygląda mszyca i... Dobrze, to zaraz właśnie idziemy szukać... Rysował mi, tak? Pokażę. Jezus, jak tu jest dużo trawy w ogóle. Wiecie, ja mieszkam tutaj na swojej serii. W tym miejscu przy piłeczce i jest wszędzie pusto dookoła. Dobra. Bicyki. Pod nie odrasta trawa. Tam mrówka, można? Nie, mrówka nie. Tam, jak widzicie, nie atakujcie, proszę was. Ale warto się juszczy. Tam na dole, jak widzicie, śmierdzi, nie? Ja widzę zmutowaną Biedronkę z grzybem. Ale fajne. Ich na razie nie atakujemy, bo one szczelają. Wartos, widzisz, jaki on jest podły? Przychodzi, pokazuje, patrz, tam robaczek, ale nie atakuj. No bo ja właśnie, bo pierwsza zasada to jest chyba, czego nie robić. To jest, wiecie, szukałem przyczki i rejkowca. Już wam mogę pokazać, znaczy mogę pójść w sumie, bo to tak naprawdę one są wszędzie, więc trzeba po prostu serio? Szukać. Są wszędzie, żadnego nie widzę. Dron ryje tak dosyć mocno. A tam? Już patrzę. Takie malutkie To jest spawn. Tu? Spawn. Tak, tutaj tu się odrodziliśmy, dokładnie tak. A myślałem, że tu coś dostaniemy. Prawie wpadłem do naszego spawnu. Dobra, trzeba poszukać, bo no niestety... O, tutaj na przykład chodzi sobie Biedronka. Ale mszyc nie widzę, jakby ich kurde mało było. A to ty nie wiesz, że Biedronki mszyce zżerają? Tyle to i ja się z pszczółki mojej nauczyłam. Ale... Blokowanie tej Biedronki pod koszem musiał... Co? A Biedronka sama zaatakuje? Nie. Biedronka je... O! Nie, jadę na Biedronce! Halo! Tak, może... O, jest rejkowiec. Możecie do mnie podbiec szybko, bo mrówka zaraz zeźrze nam. Czekaj, jadę! Nie wiem, jak się skręca na tej Biedronce, ale jadę. No, a potem będzie pytanko, a jak wygląda rejkowiec? No to takie czarne, już dwa takie... A jak wygląda Biedronka? Ale która, ta chińska czy polska? A te chińskie to są w ogóle straszne szmaciury małe. Aż tak? No gdzie ty jesteś z tym rejkowcem? Biegnie do siebie. No już, żem rejkowca zabił, no myślałem, że to, bo on ucieka, wiecie, to trzeba jak najszybciej, to trzeba myk. No sorry, no ta Biedronka tylko na pierwszym biegu chodzi. No patrz, idzie do nas ta Biedronka. Tu macie grzybki jak coś. Grzybki też można wpierdzielić. A właśnie, co w końcu z tymi muchomorami? Ja na bieżąco zbieram. Jeszcze nic. To mszyca. Jest mszyca? Gdzie? Nie wiem, jak wygląda mszyca. Taka mała zielona, taka... No to mszyca była.
I ona uciekają gdzieś. O, jest, widzisz? Patrz, Madzia, patrz do góry. Tutaj do góry, widzisz? Siedzi sobie na listku mszyca. No i? No i no siedzi. Kylym. 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 Zrzucę ją. Brawo, już ją zrzuciłem. Aha. To jest mszyczka. I ją możemy upiec normalnie i sobie wpierdzielić, ale najpierw trzeba byłoby ją przeanalizować. Tylko zgubiłem się i nie wiem, gdzie jest w tym momencie jakieś laboratorium. No to jeszcze masz znacznik, robiłeś. Do laboratorium? Chyba nie. Nie? To koło naszego domu zaraz. No właśnie wiem. Ale jeszcze tak szukam sobie, bo trzeba je przeanalizować i najprawdopodobniej, jak przeanalizujemy, będziemy mogli robić suszarki do mięsa, które są wyjątkowo w porze, bo jak ją upieczesz, tą mszyczkę, tudzież rzejkowca, to niestety one się psują. O! W cholerę mszycy! Chodźcie do mnie. Trzeba szybko jeść? Gdzie tak. Ty jest? Czemu ja zawsze nie z tej strony, co trzeba? Czekajcie, bo gdzieś mnie tu pouciekały wszystkie. I są na liściach tutaj. Tylko, że trzeba je teraz znaleźć. Ja tu mrówki mam. Nawet słychać je. O, jest, jedno znalazłem. Ono tutaj do mnie, małpo. Dziękuję. Kolejna mszyca zabita. Ja matyk nie widzę. O, i jest kolejna mszyczka. Chodź, Wertes, ją utłuczysz, jak tutaj spadnie. No. Pięknie. Mnie intryguje to, że te mrówki tak do Werteza ciągną. No bo mrówki są takie przyjazne, w porze są. No ale tylko... czego tylko do Werteza? No nie wiem, może ma zepsute mięso przy sobie. No i co? Purpose, co to jest? Już do ciebie idę i patrzę. To? No a, Rose Science, możesz po to popłynąć. Ale my już coś o wodzie dzisiaj rozmawialiśmy. No i już, tak, dzięki. Dobra. Szukam, gdzie to jest laboratorium. Dobra, jednak, zawsze można liczyć. Jednak zaznaczyłem. Dobrze. Ty masz tą mszycę? Odkryć miętówka. Mam mszycę. Przeanalizowałem ją i najprawdopodobniej mam będziemy mogli teraz suszarkę. Ekipunek. Zaraz muszę zobaczyć. Nie, nie możemy suszarki jeszcze robić. Ale cholerny sobie świat. Wezmę to. Ojojo, ile ja tego mam. Dobra, trzeba się najeść. Tarcza z rykowca i wypchany rykowiec. No kurde, no jestem zły, bo nie pamiętam. Ja mam pełny ekwipunek, nie podoba mi się to. No to trzeba zrobić skrzynkę. Skrzynka? I odkładać. A nie mamy już skrzynki? No, nie pamiętam. Co. W ogóle ile ja tu jakiegoś syfu mam? Dwa nosy rykowca, na co to komu? No na przykład do zrobienia sobie tarczy z rykowca, chociaż... To brakowało nam czegoś innego tam wtedy. Dobra. Ja wracam do domu, żeby upiec żarełko. Przeanalizowałem. Co przeanalizowałeś? Meszek. Meszek z muchy. I no mogę jeszcze gnata, surowe. To weź przy tego, bo ja chcę tam muszki. Zerknąć i zobaczyć, wiesz co. O, nie mogę analizować. Bo już, no bo już się skończyło, ale pokaż, bo chcę zobaczyć, co ja mogę jeszcze, czy ja mam cokolwiek do analizy. Nie, mam nic. Ja już mam wszystko odkryte. Na jednym ogniu można aż trzy ugotować? Kiedy? Zawsze jedno robiliśmy. Bo nie mieliśmy więcej. Aha! Skąd batonik wytrzasnęliście? No na stole leżał, to zabrałem. Tak, jego można normalnie wpierdzielić. Jezu, bo temu tutaj byk się ocieli. Pieczeń z rykowca już gotowa. Pieczeń z mszycy już gotowa. I pieczeń z mszycy już gotowa. Ja dorzucam jeszcze jedną mszycę. Jak się gotuje? No, czekaj, też po mam prostu mszycę. Klikasz E na palniczku i dorzucasz. Czekaj. To i spację. O, już tak. Dwie mszycy się kręcą, pięknie. Tak jest. No to co, robimy tą skrzynkę? Możemy zrobić skrzynkę. Nie ma miejsca. Co tu kamienie robię w naszej bazie? Jak to nie ma miejsca? Dobra, no na kolejną muszę. Nie ma miejsca na rożku. Dobra. Wszystko mam, więc akurat, no. Proszę bardzo, mamy skrzynię. Możecie się rozładowywać. Nie mogę tu zrzucić. Wykwint na kuchnię osiągnięcie. Aha, a wy nie macie. Znaczy ja chyba mam po prostu... My chyba już to mieliśmy. Dokładnie. Że tak powiem. Co to jest? Łupina z żołędzia. To nieważne. Kawałki żołędzia. Czemu to się tak durno stakuje? Jedno stakuje się po 10, jedno stakuje się w ogóle. Bo to też odkrywasz później. Kwarcyt zostawić? Kwarcyt możesz zabrać ze sobą, bo jest potrzebny do naprawiania. Dobra, masz to. Spać mszycy? Zostawaj wszystko w zasadzie oprócz kwarcytu i jedzenia i picia. No i... Gałązki też i włókna? Wszystko możesz zostawić. A potem będzie, że to... Dlaczego nie wzięłaś, bo było potrzebne? No to wtedy będzie, dlaczego śluzowca? Nie wzięłaś, bo było potrzebne. Co? Łodygę śluzowca.
łodygę śluzowca? Nie, możesz też zostawić śmiało. Okej, to zostawię. Macie picie jakieś? No właśnie. A ja po drodze znalazłam. A ty? Teraz bym już przeatakował bierdonkę, nie? Także zostawię. Co to jest? Kawałek suchej trawy też zostawię. Dobra, to resztę zostaje, bo twierdzę, że jest mi potrzebne. O, teraz ja mogę ale pozostawiać. 16 można atakować biedronkę. Gdzie ta nasza, co tu chodziła? Co ja na niej jeździłam? No spokojnie, właśnie już widzę na horyzoncie, więc czekam na was tylko, żeby już ruszyć. A, dobra, to teraz opowiedz technikę. Najpierw wyrywamy nóżki, czy najpierw bijemy w kuperek, czy w łepek? Czy pod skrzydełkiem? No nie wiem, napierdziela jak leci, tylko czekamy na wrtezę. Patrzcie, jaki on jest? No już przed na tym, przed tym, słuchajcie, na początku odcinka mówił, że każdy ten ma inny atak, trzeba inaczej się bronić. Teraz pytam, jak to atakujemy? A, po prostu, tłucz! No. Nie, ja mówiłem, że ten, że ma pattern ataku, ale tutaj się nie będziemy bronić, tu po prostu wszyscy atakujemy naraz, we trójkę damy radę bez problemu. Dobra, podkładałem, aby jesteście 80 cm ode mnie. Ty się patrz na mnie, bo to ja na biedronce jadę znowu. Płoszysz na biedronkę, zaraz dojdziesz do tego, do krzyżaków. Kurde, lampa gdzie ona jedzie. Panuje teraz. Kierownica jej się urwała. No przecież sama mówiłaś, że za nóżki trzeba targać. To ja za kierownicę była dodatkowa opłata, nie pamiętasz? Jest całkiem możliwe, że wszyscy zginiemy tutaj. O, jedziesz ze mną? A weźmy ją sobie do domu. Wow, co ona się tak obróciła? Nie, ja tu Purposa easy. Zobaczyła. Hej, jak ona pani mruczy? Na 3-4 atakujemy ją, tylko że ona też atakuje, więc trzeba tak... No zresztą zobaczycie, pierwszy raz coś atakujemy, co ten. To 3-4, wszyscy napierdzielają w biedronę. Wow, czemu mnie? Mnie też, nie martw się. Wszystkich. Też mnie ugryzło. Uwaga, bo te bierdonki są silne. Nie damy jej rady. A to nie można jak w Don't Starve, wiesz... Staminy nie mam, uciekajcie! Podejdź, uderz, odejdź i tak dalej. No właśnie tak mniej więcej aktualnie ją traktujemy. No właśnie ona na mnie się chwilę skupiła. Mówisz, że możemy na niej jechać. Woo! Ale obrwałem. No co mnie bijesz? Trzeba było więcej bandażu se narobić. Woohoo! O, jestem w biedronce. Ała! Promocje jakby, są. Jakby przywaliło. Czekaj, ja muszę chwilę. No ona właśnie, powiem wam, że to jest zabawne. A czy jest broń palna w tej grze? Nie ma broni palnej w tej grze. Jak nie to nie ma? To średniowiecze czy co? Bandaż z włókien zrobiony na szybko, ekwipunek użyj. No właśnie, ja muszę sobie iść zrobić. Ała! Ała! Kostkę mi urwała! Gdzie tu się robiło? Że mi no już nawet nieźle nam idzie. Gdzie był bandaż? Oh, proszę mnie podnieść. Nie. Mówiłeś, zostaw wszystko! Sok, zostawiłam bandaża, se teraz nie zrobię! A nie miałaś bandaży? Jeden! Biedronka, Sojusz! Sojusz, no! Kurna. Już nie przyjdę nigdy na zakupy! Madzia, chodź mnie podnieść, bo jest skupiona biedronka na... Nie atakuj jej, Madzia. No. Podnieś mnie najpierw, mówiłem. No dobra. Babek sobie poradzi, to dobry chłopak jest. Tak, z całą pewnością. No, zblokowała ci się, dobra. No nie dasz rady, bo mi zostało 7 sekund do podniesienia. Mhm. Ale także że ja ciebie nie dam rady, czy Bartek? Ja się poddaję. Ja tam idę po swój. Ja się od razu poddałam, na co ja miałam liczyć? No na to, że... To ja ją przyprowadzę do domu. Nie, czekaj, ja już idę do ciebie. Mam do ciebie 300 metrów... Nie, ile ja do ciebie mam? 70 metrów. Widzę już ciebie. 300 metrów. No 300 metrów to tutaj trochę by szła. Ale powiem wam, że chyba to nie było... Bartek, ona na mnie się sfokusowała, weź ją tam od tyłu jedź. Madzia, o co ty go prosisz? I to na swoim odcinku. No co, żeby jeździł na biedronce? Żebyś ty oglądał wczorajszy nasz odcinek, który nagrywaliśmy, to byś co innego mówił. O, co ja tam walnęła? Czy no... Wczoraj nagrywaliśmy, a nie żeby wrzucał. Spoko. Domyśliłem się. Swoje graty chyba podniosłam. O! Patrzcie. W ogóle głodna jestem, może ja zjem w trakcie walki. Rozwaliła nam ten... muchomorka.
I co potem z tym muchomorkiem można? Jeszcze w zasadzie to niewiele. Można karmić Biedronkę, przez co ona umiera i ją zbieramy. Nie wiem, czemu tego nie zrobiliśmy. Ty nie wiedziałeś, że każdy... Fuck! Zabiłem mrówkę. To niedobrze. A co to znaczy? Zbierę. No mrówki na razie wolałbym nie atakować, chociaż może inne nie widziały, to nie będą wiedzieć, że je zabiliśmy. No to będzie na Biedronkę, a my jesteśmy Heroesami. Dobra, to zrzucimy na Biedronkę jak coś, nie? Tak, tak. No spodziewałem się, że będzie nieco łatwiejsza we trójkę ta Biedra. Ale jest git. Myk. Padła. Części Biedronki. Uff. Udało się. Mamy to. Dobra, ja muszę zobaczyć, czy ja swój ekwipunek podniosłam. Się tutaj coś bardzo nie zgadza. No masz taki plecaczek zaznaczony. A się rozpłynęło. Dobra, ale ja chyba twój podniosłam, wiesz? Nie, nie mogłaś. Nie? Aha, no to... Znaczy nie, ja swój podniosłem, więc aha. Na pewno tak. Dobra. Tu pochodnia, tu, co ja tu jeszcze mam? Mamy do przeanalizowania części mrówki. Trochę do upieczenia. Także warto byłoby wrócić do... Tak, tak. Do domka. No, więcej Biedronek na razie chyba jednakowoż nie będziemy atakować, bo to jeszcze nie ten okres. Potrzebujemy maczety. Potrzebujemy maczety, do ja czego? Ja bym wolała piłę motorową albo kołaszników. To ja też. Na Biedronki wtedy. Dobra. A tutaj wiecie, że tych pieczeni z mszycy jest sporo już, tak? Dobrze, że się grzybów nażarłam. Idę przeanalizować Biedronkę. Dalej naprawdę za cholerę nie pamiętam, co zrobić, żeby mieć suszarkę do mięsa i przechwytywać kropli. A to jest bardzo istotna część tej gry. Ja wiem, co trzeba zrobić. Ja też wiem, co trzeba zrobić. Gdzie to jest? Jest. Ktoś zabrał jedzenie całe. Jedno już wzięłam. Wam oddaję. Jedno Bartek, ty miałeś ten, nie? Miałeś coś do przeanalizowania, bo już możemy no. Na nowo analizować. Tak, 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 mam. Tylko po drodze ci rzucę żarełko, gdyż mam go sporo. A ja nie potrzebuję, nie potrzebuję, możesz do skrzyni. No, dobra, no nie, no, do skrzyni to nie, bo słuchajcie, to się Bartek, to twoja mrówka przyszła. No widziałem właśnie. Bo to już twoja pora, to wasza pora godowa. A tak ogólnie to zrobiłem sobie 10 bandaży i możemy iść znowu na Biedronki. Nie. Na razie to jest nie najlepszy pomysł, jak widać. O nie. Chodź tu, kropelko. Nie mogę tego połączyć. A, bo to jest łącznie. Dobra, okej, widzę. Kamizelka z czerwia, getry z czerwia, gogle z czerwia. Science! Gdzie wy te science'y wynajdujecie? Już późno, 21:30, dobranocka do domu. 19:22. Nie okłamuj. Nie, 10:43. No w sumie coś tam jest. Faktycznie. Kiedy kołowrotka potrzebujemy części czerwonej mrówki, prymitywne gliny. No dobra. Na razie to niewiele możemy. Głowa czerwonej mrówki. Dobra, robotnicy. To zostawiam sobie resztę. Idę tam. Zaraz, bo ja coś miałam i mi czegoś brakuje. Czego ci brakuje, Madziu? No właśnie opowiedz patrzę. Nam, czego ci brakuje. Młotek mam, co jeszcze... Nie, to ja młotka nie mam, topór mam. A miałaś młotek? Miałam. No przecież nie. Rozbijaliśmy skałę, no to no jak? No tak, no to nie wiem, może ci się zepsuł. Mi się raczej wydaje, że tego, że gdzieś zgubiliśmy. No to tak się raczej nie gubi, to tylko są takie jedne meszki, co to wyrzucają ci broń z ręki. Ale tak na... No ale mówię ci, że w plecaku nie miałam, to musiało gdzieś no się trafić, tak? Poczekaj, a nie, tu jest młotek, dobra, znalazłam. Musiałaś odłożyć do skrzynki, prawda? Nie, nie był w skrzynce. Ty grzejesz teraz w skrzynce, więc jak mogłam? Nie grzebię nie, w skrzynce. To ja no, nie wiem, nie patrzałam. Dobra, zaraz można się położyć w kimkę. I faktycznie chyba idziemy do wąwozu przy łopacie. Już? Zaraz, bo jeszcze nie dotarłem do bazy. Imano, kurde! No zbiegnę, lecę pędzę. Myszkę, halo, co? Co? Nie, bo mi mieszkam drugi ekran wyleciał z kompa numer 1 i się zaczął chaos na ekranie. Ojej. Chaos, dobra, śpi. Poszli spać. O, dzień dobry. Nowy dzień. O, dobry, teraz dobry. Moją pieczeń nowe możliwości. Przynajmniej. O, jakie to smaczne było. Tak mi kiedyś. Dobra. Ale hałasują za tym oknem. Kto hałasuje za oknem? Ludzie. Mam go pójść wyjaśnić? Śmiekarka. Dobra. Soczek, wszystko odłożone, pięknie, tu tego. Dobra, będzie to. PKP, czyli pięknie, kurczaczki, pięknie. No wody. Co? No watera by się przydało zdobyć. No to teraz właśnie jest rano, jest rosa, to wiecie, najwięcej tego, nie? To trzeba...
No, trzeba polować. No, pójdziemy zrobić ten znacznik? No właśnie, idziemy go zrobić. Tylko ja dokładnie nie pamiętam, gdzie on jest. Gdzie ty jesteś? Bo ja w sumie za Wertezem poszłam. No, ale się napiłem. Wszedłem na liście i się napiłem. Po drodze gdzieś znajdziemy. O, kupi się po drodze. Tylko gdzie to było teraz, ta wąwóz przy łopacie? No to ta. Dobra, to było mniej więcej koło piaskownicy, więc powinniśmy iść w tę stronę. Jest moja wąwóz. Dobra, to czekam na was i ruszamy. Gotowa. Dobrze. To czekam na was i... Gdzie jest Wertes? A, tam jest Wertes. Dobra. To let's go. Ja po pićku skoczyłem. Pićku. A, kupi się po drodze. Tylko fajnie byłoby ominąć zagazowaną strefę. A nie pamiętam... Czemu ja głodny jestem? A zjadłeś pierzeń z mszycy? Nie. Trzeba było wieczorem sobie wsadzić do kieszeni. A, spoko, mam grzyby. Dobra, jest jedna sprawa. Jak po drodze zobaczycie tarczówkę... I batony? Bombardiera. Albo cokolwiek innego, to nic na to nie poradzimy. To mamy krzyczeć głośno. Czekaj, wyczekamy na Werteza, bo się zgubi. Nie, ja się nie zgubię, spokojnie, halo. Dobra, to idziemy. Chyba gdzieś tutaj ta łopata była. Ale pewien nie jestem. Jak ja mam to? Słabą orientację w terenie. A to ta łopata gdzieś, nie wiem, nie wystaje, żeby tak się rozejrzeć i... Wystaje jak cholera, więc trzeba je właśnie wypatrywać. O, tam przed nami jest na przykład bombardier. Nie podchodzimy do bombardiera. Czego to takie wielkie? No bo to bombardier. Tudzież tarczówka. No ale ten, co Bard go ostatnio juszczył, to nie był taki wielki. No bo to nie był bombardier. No ale mrówek, pana to. No coś atakują po prostu. Tylko nie podchodźmy do nich teraz, bo się zdenerwują. No a po co nam zdenerwowane mrówki? To jest królowa mrówek. Mrówka olbrzymiej. No. Gdzie ty jesteś? A, ty jesteś jeszcze tam. Dobrze. O! Za tobą też! Za tobą! Kurzył się! To jest tarczówka. On zrobił kupę. Nie lubimy... Nie atakuj jej! Nie? Po prostu uciekaj. No dobra. Nie, ja nie uciekam, to ty uciekasz. Próbuję odzyskać. Ja jestem nad kałużą, tu jest w miarę bezpiecznie. Kurna, kolejne tarczówki, co się tu dzieje? Gdzie wy jesteście? No tu, nad kałużą, chodź. Nie wiem, gdzie jest nad kałużą, tam jest. No toż masz nasze znaczniki, z czym ty masz problem? To ja tej gry nie ogarniam, on sobie ten... Daję radę. Bartek, weź się ulecz. Właśnie też powinnam. Nie! O! Komar! Komar! O, to komar was zatłucze, to już nie macie szans. Idę sobie stąd. A jaki optymista. Jeszcze jeden komar, to bagna nie kałuża. Tam jest kaseta, widzicie ją? No ja ją minęłam, bo komar tam był. To pięta palce do tej kasety. Co zrobić? Pięta palce, pięta palce, pięta palce, pięta palce, pięta... Zapierdzielaj do kasety! Mszycę znalazłam! Nie, olej! I komara! Olej teraz mszycę. Jest łopata, widzę ją. Mówiłeś, że to dobre przebrania, nie jakieś do umierania. Aha, dzisiaj goni komar i ty na mnie biegniesz. Nie no, dzięki, stary. No. Jesteś w porządku. No, miałem uciekać. Zawsze. Wiedziałem. No zawsze na mnie komary lecą, ja nie wiem. Padaj. Maciej, mnie komar gryzie w wodzie. A dlaczego ty jesteś w wodzie? Bo się chciałam schować przed komarem, a on jest mądry i mnie tam znalazł. Ciebie też atakował komar? No, ugryzł dwa razy, teraz spędzi. Aj, co, paruwo? Pa, odbiję ma takiego. Wiesz, naprawdę chcesz go atakować? O nie! Kogo go atakujecie? Chukin kota. A go... Już... Mogłem go bić od początku, bo pół HP zjechałem prawie teraz. Świetnie. Czemu macie gwiazdki jakieś na co? Co wy tam robicie? Bo ja jestem do obudzenia. Gwiazdy YouTube'a, no ale... Czekaj, już chyba blisko jestem. Jestem z jakimś kamieniem. Ale w sumie to jest taki kanion zagłady, także ja bym tutaj nie polecał przychodzić. O, cześć, kurpos. Zaraz ci powiem cześć, tylko najpierw... Au, czemu mnie? Dawaj, gnoja. Nie, damy mu radę. Damy no oczywiście, że damy. Ale do połowy zjechałem, mówiłem. Dobra. Mamy go. Czekaj, biegnę po ciebie. Biegnę po ciebie. Yeah. Mamy to. Kurna, jedna sekunda.
Jak w amerykańskich filmach! No kurde! W ostatniej sekundzie! Udało się! Dobrze! Mam nadzieję, że o tą łopatę chodzi. Jak się bandaż robi? No masz w zakład... To jest musisz zrobić z włókien najpierw prymitywny sok, sznur. Dobra. I sok. Taki sznur. No nie, dobra, tutaj się bez sznura. Okej. Okay. Gdzie ty masz? A, tamta łopata, tam co trzonek wystaje, tak? Jop. To akurat do niej dojdziemy i będziemy mogli skończyć odcinek. Co do tego, czy do niej dojdziemy, to jest... A co sugerujesz, że jeszcze jakieś towarzystwo po drodze będzie? No. Aha. Dzięki. Chociaż jest i łopata. I mam nadzieję, że to o ten wąwóz chodziło. Tak, to o niego chodziło, ja wiem. Nie. Ja tu byłem. Nie. Jak to nie? To nie o ten, to nie. To nie o to chodziło. Kurde, wrąbał nazwy jakieś. No bo ja nie wiedziałem, o którą łopatę im chodzi. To ile tu jest łopat w jednym ogrodzie? Kurna, bombardier! Wiesz co? Co ty do niego polazłeś? Uciekajcie. Biegnijcie na dom po prostu. Tak będzie najprościej. Dobra, to wiecie co? To ale po drodze mam bombardiera na drodze na dom. To ja proponuję w tym momencie skończyć odcinek. My sobie do domu dobiegniemy, może przeżyjemy. No, a zobaczymy się. A, co mnie żre? No chyba ten bombardier, nie uciekaj wiem. Uciekaj do domu. Uciekam. W każdym razie kończymy, ze mną był Vertes i Purpose. Siemaneczko. No i widzimy się długo w kolejnym odcinku, tak więc trzymajcie się, no i cześć. Jo. Jojo. Znalazłem martwe mrówki, pozbieram je. Dobrze, zbieraj.